i tylko jeden honorowy Polak we Francji, obojętnie z jakiej prawicy, lewicy, średnicy, honor polski, 20 lat, który mieszkał we Francji, może to podziałało, że on tam mieszkał, a nie w Polsce. Dlatego on i jest sam taki bohater, Bartek Niedzielski, który rzucił się na tego paskudnego śmiecia, kryminalne, terrorystyczne i swoje życie oddał za innych, za chrześcijan, to takie chrześcijan, które tańczyły, teraz wojna wszędzie trwa, oni tańczą sobie, bawią się, ich nic nie interesuje. Nawet za tych on rzucił się i oddał swoje życie, rzucił się na śmierć. To, kurde, przykład największej dumy narodowej, a nie tej dumy, o której krzyczy Szumowica, prawicowa nibyto, ultra niepotrzeb, ultra bezużyteczność. Tak rzucił się na śmierć, jak rzucili się i poszli na śmierć dobrobaty, dobrowolczy, ochotnicze bataliony ukraińscy, żeby bronić wasze również, kurde, ciepłe dupy europejskie, jak polskie, tak i francuskie, a również i ukraińscy, którzy gnidy zasiadają w parlamencie, w polityce ukraińskiej, zdradzają, obkradają. Dla tych dup on również rzucił się na pomoc, a nie zdradził, rzucił się. Jak i dobrowolczy ochotniczy batalion, tak i Bartek Niedzielski. To przykład, kurde, dla chrześcijan, które również były zdradzone i sprzedawane przez Żydów. Nie wszystkich, są i dobrzy były Żydzi. Ale przez ideologię tych faryseuszów, zdrajców, były sprzedawane i torturowane i zabijane bardzo z torturami okropnie przez rzymską imperię, która rozwaliła się tak samo, jak i rozwalał się ten chram, ta cerkwa żydowska, którą Bóg Wszechmogący rozwalał, bo już sam jest Chrystus zmartwychwstanął, żeby Jemu pokłaniać się i modlić się. Taki to Jingle Bells, Jingle All The Way. Bartek już nie żyje, a Francuzi są ocalone, ocalane przez Bartka, Polaka Niedzielskiego. Tak samo jak i ocalane miliony, miliony Ukraińców, również Europejczyków, przez dobrowolcze, ochotnicze bataliony ukraińscy, których ta banda zdradziecka polityków rzuciła w kotły. Dlaczego? Bo oni były rebelią. Nie tą rebelią i nie tą fejkową rebelią, którą przedstawiałem i utożsamiałem z siebie pseudonarodowcy Szumowina, a tą rebelię, która była warta ich życia. I jak teraz Polska udowadnia tą wartość swoim życiem zepsutym, swoim zepsuciem, jak ona tych, którzy walczyli za nią, jak ona teraz, ta Polska, teraz ich przedstawia, w jakim świecie włoskiego faszyzmu lub pedalstwa lewackiego. Ja pierdzielę, co za ludzie, co za fejki polityczne.